dobry, nazywam się reporter Korobaczewski. Dzisiaj przeprowadzimy sondę w centrum Warszawy na temat, jakich zwrotów używa dzisiejsza młodzież. Podobno mówią o tym, jak, gdzie, wiolonczela, nie wiem o co chodzi, ale zaraz się przekonamy. Reporter Korobaczewski. Przepraszam bardzo, takie jedno pytanko, co znaczy od Janie Pawła? Teraz młodzież podobno używa takich zwrotów. Myślę, że robi coś nie tak, nietaktownie, coś takiego dziwnego. Tak, tak, ale takie pytanie, czy słyszała pani, że młodzież mówi... Tak, co tuś... słyszałam. Młodsi ode mnie raczej mówią tak. Tak, tak. Ale skąd to się mogło wziąć? Nie mam pojęcia, to taki jakiś mem powstał w internecie, troszkę szydzący. No właśnie, ale przecież Jan Paweł II to jest jakaś taka postać raczej, nie wiem, nieskazitelna, tak? Myślę... Przepraszam, pożycz pan 5 złotych. Nie wiem, a mam tylko paletkę. O, dziękuję. Nie wiem, no zależy z jakich stron tutaj. No są różne opinie, tak? Myślę. Ale no mimo wszystko no, nie powinno się tak trochę moim zdaniem przydzić, no także no nie wiem, to jest moje zdanie. Także... Jasne, a jeszcze takie małe pytanko od Jaro Kaczynia, czy słyszała pani takie sformułowanie? Nie, pierwsze słyszę. Aha, bo ostatnio mój syn ostatnio mówi, przychodzi do mnie i nie, pyta, to... co to znaczy od Jaro Kaczynia? Nie wiem, a okej, okay, mogę połapałam się teraz. Słyszałam. Znaczy nie słyszałam, ale słyszałam od pana i domyślam się. Okej, okay. A jakieś domysły? To samo co od Janie Pawła, moim zdaniem. No, no właśnie, tutaj jest właśnie pytanie, no bo skoro to samo znaczy, a Jan Paweł II, a Jarosław Kaczyński to tak jakby trochę, ja wiem, no od inne postaci. No tak, no to pewnie te sformułowania piją do danych osób, także tak... Od Janie Pawła. No coś zrobić takiego głupiego, coś takiego... No nie wiem, takie trochę ładniejsze słowo na przekleństwo. Rozumiem, domyślam się o co chodzi, tylko właśnie tak mnie zastanawia, ponieważ ja już jestem trochę starszej daty, skąd się wzięło w ogóle od Janie Pawła, bo to chyba od Jana Pawła II. Myślę, że to jest takie proste przekręcenie. Okej, okay, a co myślicie w ogóle o temat nowym słowie od Jaro Kaczynia? Nie słyszałem nigdy takiego, że ktoś tak powiedział. Słucham. Mogę dać tylko paletkę do ping-ponga. Dzięki. Od Jaro Kaczynia. Nie słyszałem nigdy, że ktoś tak mówił. Bo mój syn chodzi teraz do właśnie do posłówki i bardzo często wraca ze szkoły i mówi: tato, ale dzisiaj się od Jaro Kaczynia na szkole u nas. Myślę, że to jest takie same znaczenie albo podobne. No właśnie, i tutaj mam takie pytanie, ponieważ od Janie Pawła, jeżeli to samo znaczy, co od Jaro Kaczynia, to, a te dwie osoby są różne, tak? I mają te same znaczenie. To skąd taki pomysł, żeby właśnie też od Jaro Kaczynia? Pewnie niektórzy ludzie lubią tą osobę, niektórzy nie, no. Tak to wygląda, że myślę, od Janie Pawła to mi się wydaje, że to jest takie bardziej przekręcenie, a od Jaro Kaczyni nigdy nie słyszałem, nie wiem od czego to się wzięło. Aha. Ale myślę, że to jest też związane z osobami, które na przykład lubią tą osobę albo nie. Okej, okay, ale chodzicie teraz do szkoły jakiejś? Tak, 8 klasa. 8 klasa. Gdzie ona się znajduje, nie wiem. Na Ursynowie. Na Ursynowie. Właśnie wczoraj gdzieś wyczytałem w internecie, że w jakiejś pewnej szkole na Ursynowie pani dyrektor wydała oświadczenie, żeby w tej szkole nie mówiło się, nie używało się tego zwrotu od Jaro Kaczynia. Co o tym myślicie? A to nie u nas. Ale to w sumie trochę głupio, no bo niech sobie każdy mówi co chce, jeżeli to nie jest coś takiego bardzo złego. Okay. Od Janie Pawła. Co to znaczy? To znaczy, że coś się dzieje, coś bardzo dużego się dzieje. Aha. Coś jakby niespotykanego. Okej. Okay. Rozumiem. I rozumiem, że to zastępuje jakieś inne określenie. Tak, mniej kulturalne. Okej, okay, dobra, domyślam się o co chodzi. Tylko właśnie skąd się wzięło w ogóle od Janie Pawła? Przecież Jan Paweł II to raczej taka postać, no nie wiem, nieskazitelna, papież. Dosyć. Z drugiej strony mam wrażenie, że w młodzież to trochę inaczej bierze, bo też mamy wiele memów a propos godziny papieżowej. To jest godzina, w której papież zmarł. Jest taka godzina? 21:37. Dlaczego? O. Dlaczego są o tym memy, nie mam pojęcia, okay. Ale internet z jakiegoś powodu to bawi, nie wiem. Rozumiem. Pożycz piątaka. Paletkę mogę dać mi po powrót. Słyszałam, bo chyba nie jesteśmy już w takim młodym wieku, także niestety nie słyszałam. Nie, okej, okay. Okay, bo nie, bo jeszcze ostatnio słyszałem też takie słowo od Jaro Kaczynia. Nie wiem, czy panie... Nie, też nie mam pojęcia. Okej. Okay. Dobra, to dziękuję. Dziękujemy.
No już jest przede wszystkim bardzo niemodne. Ale Jan Paweł II to raczej taka postać, która się kojarzy z czymś ładnym. Ale... A mówię o samym słowie. No tak, tak. Dlaczego? Dlaczego właśnie... Rozmawiamy o martwym memie. Ja chciałbym się właśnie dowiedzieć, ponieważ jestem trochę starszy od was i po prostu chciałbym na przykład ludziom w moim wieku wyjaśnić, ponieważ niektórzy się tak trochę... O Janie Pawle, dlaczego tak się dziwnie mówi? Czy wy moglibyście na przykład powiedzieć, skąd to się wzięło? Ciężko mi powiedzieć, skąd się wzięło. Domyślam się. Ale nie chcę tutaj snuć daleko idących teorii i domysłów. Okej. Okej. Okay. A takie inne słowo od Jaro Kaczynia. O, to już prędzej. Pierwszy raz słyszę. Nie, ja jeszcze parę dni temu słyszałem właśnie od swojego syna, jak wrócił ze szkoły posłowej, powiedział, tato, ale tam się starszy od Jaro Kaczynia. No, czyli się od Janie Pawła, tylko po Kaczyńskiemu. Co tu się od Janie Pawła? Nie wiem, tak chyba po prostu. Ale co oznacza? Od Jana Pawła pewnie, no. Co się od... No właśnie, takie właśnie, i dlaczego jest taki, troszeczkę taki dysonans tematyczny, że Jan Paweł II, a tutaj znowu coś od... Nie mam bladego pojęcia dlaczego, tak się przyjęło, no. Jasne. A słuchaj, jeszcze takie jedno pytanko jest, słyszałem ostatnio w takim zwrocie, co tu się dzieje do Tuska? No to chyba wiadomo od kogo, no, ale to nie wiem. Ale dlaczego. Nie, co to oznacza? Co tu się do Tuska dzieje? No tak samo jak od Janie Pawła chyba, prawda? No właśnie, ale a Jan Paweł II, a Tusk to są takie postacie trochę z innych scen, z innych, no nie wiem... No, ale to jest mem. To nie ma znaczenia, no. Aha, czyli w zasadzie nie musi mieć znaczenia. No, w zasadzie to tak. Okej, okay. Rozumiem. Od Janie Pawła. Mogę mówić niekulturalnie? Jasne, możemy wypikać. No właśnie, teraz pytanie jest, dlaczego się używa terminu od... a z drugiej strony jest to osoba Jana Pawła II? Bo jest to całkiem zabawne. A, czyli chodzi o taką przekorę i taką... W sensie nikt nie chce chyba raczej nikogo skrzywdzić, nie sądzę. Jasne, jasne. Znaczy chodzi o nie skrzywdzić, tylko może oczernić. A jeszcze takie pytanko, co tu się dzieje do Tuska, takie określenie? Tego nie kojarzę. Nie, ostatnio chyba mój syn powiedział, że co tu się dzieje do Tuska? To jest chyba po prostu druga strona barykady od Janie Pawła, tak naprawdę. Czyli... Jedziemy po wszystkich. Rozumiem. Aha, czyli trochę Jan Paweł II. Takiego, trochę Tuska, trochę Jana Pawła II. Rozumiem. Żeby każdy był obrażony równo, wtedy jest uczciwie. Czyli taka sprawiedliwość trochę społeczna. Można tak chyba uznać, tak mi się wydaje, tak to brzmi. Rozumiem. A jeszcze takie określenie, co tu się macierewiczuje? Tego też nie znam, ale chyba muszę dobrać do słownika, całkiem nie. Proszę zapisać. Niezłe, podoba mi się. No to też ta sama zasada. No. Co tu się od Janie Pawła, to oznacza, co tutaj się dzieje. W takim najprostszym tłumaczeniu. Rozumiem. I tylko pytanie teraz... Co się wyczynia, co dzieje się za akcję tak naprawdę? Rozumiem. A takie pytanie, skąd to się w ogóle wzięło? A to nie mam zielonego pojęcia. A używasz czasami takich zwrotów? Zdarza mi się, ale naprawdę sporadycznie. Rozumiem. A jeszcze takie ostatnio parę dni temu słyszałem od młodzieży, co tu się od Jaro Kaczynia? To pierwsze słyszę. Ale myślę, że naprawdę adekwatne. Okej. Okay. A jeszcze takie pytanie, jeszcze słyszałem o takim, młodzież przekręca... Słucham. Chcesz gryza? Nie chcę. Ja jestem wegetarianinem, nie wiem, tylko cielęcinę. Teraz tak, następna rzecz, przysłowie. Komu w drogę, temu się kiera w głowę. Brutalne. Tak, ale młodzież bardzo często tak mówi. Nie znam niestety jeszcze takiego, niestety lub stety takiego powiedzenia. Rozumiem. No to się odwala. Właśnie, teraz takie pytanie, dlaczego tak się mówi młodzież? No to jest chyba takie ładniejsze powiedzenie na to, tak? Ale czego od Jana Pawła? Bo my starsi na przykład nie rozumiemy w ogóle, skąd to się wzięło. No ja też nie używam tego słowa, nie wiem. Okej. A takie pytanie jeszcze, jest przekręcone takie podobno powiedzenie, komu w drogę, temu się kiera w głowę. Nie, ja słyszałam, komu w drogę, temu czas, chyba tak? No coś takiego. Tak, a też nie mogę domyśleć się, słucham. Chcesz gryza? Nie jestem wegetarianinem, jem tylko cielęcinę. Więc pytanko takie, a jeszcze na przykład, co tu się dzieje do Tuska? Do Tuska? Tak. Skąd ma pan te powiedzenia? Nie, no mam syna, chodzi do szkoły podstawowej i bardzo często rzuca mi takimi epitetami, a jak się coś chce dopytywać, to zawsze, oj tato, daj spokój. Co tu się od Janie Pawła? To właśnie, co tu się od Janie Pawła? No właśnie, co tu się dzieje? Hiszpańskie własne, no nie wiem, no. Okej. Okay.
Dzień dobry, takie jedno pytanie mam. Od Janie Pawła. Co to znaczy w ogóle termin od Janie Pawła? Nie chcę komentować. Okej, dzięki.